Znajdujemy się na drodze powiatowej w powiecie bielickim, łączącym miejscowości Chawa i Krotkowice. Wykonujemy tutaj remont drogi powiatowej polegającej na wykonaniu warstwy profilującej, podbudowy oraz nawierzchni betonowej wykonywanej w technologii betonu wałowanego. Decyzja o podjęciu technologii wykonania nawierzchni betonowej została podjęta po analizie specyfiki tego odcinka, tej drogi, która głównie jest wykorzystywana jako droga rolnicza, dojazdowa do pól uprawnych, gdzie są duży intensywny ruch pojazdów rolniczych o dużym tonażu, dużych naciskach. Po wielu analizach stwierdzono, że ta nawierzchnia będzie najbardziej odpowiednia do tego typu wykorzystania tej drogi. W tej chwili rolnicy używają bardzo ciężkich maszyn, ciągników, kombajnów, innego rodzaju urządzeń i w różny sposób, dość powiedzmy sobie szczerze, zależny od uprawy, korzystają z wjazdu na drogę. Niekoniecznie wyłącznie z wjazdów do tego przeznaczonych. Droga o nawierzchni bitumicznej naszym zdaniem bardziej byłaby narażona na niszczenie, szczególnie jeśli chodzi o krawędzie tej drogi. Jesteśmy przekonani, że droga betonowa będzie o wiele trwalsza, przynajmniej jeśli chodzi o to użytkowanie rolnicze i najechanie przez ciężki pojazd rolniczy na krawędź takiej drogi. To jest jedna z cech, która wydaje nam się bardzo ważna. Wyrównaliśmy dotychczasową warstwę kruszywa, ułożyliśmy dodatkowo podbudowę z kruszywa łamanego i jako warstwę wierzchnią układamy 16 cm warstwy z betonu wałowanego klasy C30x37. Przed rozpoczęciem prac na terenie budowy receptura mieszanki zostaje odpowiednio zaprojektowana, przedstawiona zamawiającemu do akceptacji. Następnie analizujemy warunki pogodowe i podejmujemy decyzję o godzinach betonowania. Jeżeli chodzi o tą realizację, zdecydowaliśmy się na wykonywanie prac w godzinach wieczornych, praktycznie nawet nocnych, z uwagi na panujące wysokie temperatury. Beton powinien dojechać na czas, nie może zostać przesuszony i jest to bardzo ważny aspekt tej technologii. Ten remont drogi uzyskał dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości 80%. To było znaczne dofinansowanie i znaczna ulga dla finansów powiatu. Po dostarczeniu mieszanki betonowej na teren budowy beton zostaje rozkładany rozciełaczem, po czym następnie przechodzimy do etapu zagęszczania. Musimy zadbać o odpowiednie wykonanie dylatacji, o odpowiednią pielęgnację, zastosowanie środków zapobiegających odparowywaniu wody, jeżeli chodzi o przykład betonu wałowanego. Dylatacje wykonywane są w celu zapobiegania niekontrolowanym spękaniom skurczowym nawierzchni betonowej w momencie wysychania i dojrzewania mieszanki. Dylatacje są nacinane w momencie uzyskania przez nawierzchnię betonową odpowiedniej wytrzymałości na poziomie około 5, 7, 8 MPa. Dylatacje są nacinane przecinarkami mechanicznymi na grubość 1/3 grubości płyty. Po uzyskaniu przez nawierzchnię odpowiedniej wytrzymałości oraz optymalnej wilgotności przystępujemy do wypełnienia szczelin dylatacyjnych. Jest to zazwyczaj okres około 3-4 tygodni. Po tym czasie oraz przedstawieniu kompletu badań i potwierdzenia jakości mieszanki betonowej dla zamawiającego, droga betonowa zostaje dopuszczona do ruchu. Jeżeli chodzi o zalety nawierzchni betonowych, bo nie tylko tych nawierzchni w technologii betonu wałowanego, ale także każdego rodzaju betonu nawierzchniowego, niewątpliwie zaletami są trwałość, wytrzymałość, nośność takich nawierzchni, a także ich ekonomia. I tutaj mam na myśli cały cykl życia drogi, czyli nie tylko koszty budowy, które być może dla kategorii KR1, KR2 czasami są porównywalne, mogą być niższe, mogą być wyższe. Natomiast na pewno biorąc pod uwagę 10-20 lat użytkowania i koszty remontów, wypadają one bardzo konkurencyjnie. Na pewno, jeśli chodzi o wpływ na środowisko, no to w moim przekonaniu beton jest o wiele, wiele bardziej neutralny niż bitumen. Powiem może na koniec, że ja od wielu, wielu lat, ale tak subiektywnie jestem zwolennikiem dróg betonowych z jednego bardzo moim zdaniem istotnego powodu. Wszystkie surowce, wszystko co jest potrzebne do produkcji betonu są surowcami polskimi, mamy ich prawie w nieograniczonych ilościach. W związku z tym tak by się wydawało, że powinniśmy doskonalić te technologie, które nie zmuszają nas do importu. No beton jest produkowany w Polsce z naszych surowców i stąd wydaje mi się, że powinniśmy już tak patrząc górnolotnie jako państwo dużo robić, aby wszędzie tam, gdzie to ma sens, stosować technologie umożliwiające wykorzystanie naszych surowców.